Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Greenhell, gdzie no póki co spotykamy się chyba w raju, przynajmniej taki, który cieszy oko, a z racji, że się widzimy, to oznacza mniej więcej tyle, że seria z Blair Witch została zakończona, a także udało się załatwić urlop. I ja chcę tego bananka na drogę, tak? Proteiny, inne sprawy. O, tych bananów jest dużo więcej. Zastanawiam się, czy na przykład możemy... Są kokosy. O, jeden nawet na ziemi. No właśnie, czy my możemy sobie kokosa wziąć, żeby się nawodnić, albo coś z nim zrobić? A czy na drzewo możemy wejść? Zobaczymy. Upuść kokosa. A jak rozbić tego łobuza? Jak na przykład byśmy go upuścili... I co, turla się? Nie turla się. Nam by się przydał jakiś młotek. Zniszcz, o! Rozwiń. A zniszcz i potwierdź. W ten sposób zniszczy. No dobra, lekcja na przyszłość. Kokosy. Niszcząc kokosy, one znikają. To nie jest na zasadzie, że zniszczy, żeby wydobyć z niego łupinę, wiórki kokosowe, przygotować placek, inne rzeczy. No właśnie. Przyznam, że trochę jestem bez mapy, no bo tak... Doszło do tragedii, nie wiemy gdzie pobiegliśmy, nawet nie wiadomo jak wrócić do obozu. Zbieram wszystko, żeby coś ewentualnie wybudować. No i chyba musimy zwiewać stąd. Gdzieś obrać jakiś azymut. Jednak w stosunku do naszych małpek, no to tu kolega wielu rzeczy nie potrafi. Nie wejdzie na drzewo, nie zobaczy co jest na szczycie, czy ze szczytu, gdzie powinien się udać. Nasz kompas... jakby wiedzieć gdzie byliśmy w pozycji początkowej, ale akurat na tyle... Roztropny nie byłem. To jakieś grzechotki. Zakładam, że jak słyszymy taki dźwięk w uchu, to powinniśmy się raczej oddalić od tego miejsca. No, właśnie. Nie przewidziałem, że może dojść do takiej sytuacji. Nie zapisałem współrzędnych naszej bazy, bo moglibyśmy się wtedy kierować po wskazaniach kompasu, no szczególnie, że są dość dokładne, a tak? Duży kamień, a może kokos i duży kamień to jest niezłe połączenie. Będziemy szukać możliwości rozwiązania tego problemu, chociaż na ten moment nie potrzebujemy żadnych rzeczy, a tak jak widzieliśmy, kokos nas trochę opóźniał w tej podróży. Więc banan jest spoko, bo możemy wziąć do plecaka, kokos nie jest spoko, nie wiedzieć czemu. Ale dobra, zbieramy wszystko, co nam wpada w ręce, dopóki jest miejsce, bo przypuszczam, że ono też jest dość ograniczone. Ten plecak nie wyglądał na zbyt pojemny. Tutaj też mała prośba, jeżeli ktoś jest doświadczony w tym tytule, a to te tutaj tak syczą łobuzy, można było kokosa mu dać. Jeżeli ktoś jest doświadczony w tym tytule, to jestem jak najbardziej otwarty na podpowiedzi, porady, co zrobić, jak przeżyć, na przykład jak wody się napić. O, jest kokosek. Chodź. Jak kokosa zniszczyć, chociaż mam nadzieję, że gdzieś... A, żeby przeczytać coś? Dowiemy się tutaj. A, nieznany grzyb. Spoko. Znajdziemy gdzieś miejsce, żeby przycupnąć. To sobie użyjemy. Toporek. Zwiększa obrażenia, zmniejsza utratę wytrzymałości. Tu jakieś wilcze jagody. A czy można na przykład, bo nie mamy czym teraz zniszczyć, czy można na przykład rękoma... Nie. Nie wchodzi w grę. Idziemy, więc wziąłbym sobie takie jagody na przyszłość, no bo to zawsze jest trochę wody. Chociaż patrząc na to, gdzie się znajdujemy, to dość niebezpieczny pomysł. Ale cóż. Dobra, gra nas prowadzi tutaj po tych gałęziach. Chyba, mam nadzieję, że to tak wygląda. Kamień. Zobaczmy. Kokos, kamień. Kokos. O, kamienne ostrze. Cześć, Leguana. Może, to już taki naostrzony kamień nam dali. Może w takim razie udałoby się, nie dialog, wejść do plecaka i coś z tego wytworzyć. A to taki mały kamyszek. Kamień na przykład. Lina. Jest coraz bliżej. I kijek. I patyk? Nie ma szans. O, moment. Bez liny coś nam tutaj wskoczyło. Czyżbyśmy mieli toporek? Nasz pierwszy toporek. O, tak. O, tak. O, tak. A myślałem, że nic z tego planu. Rozwiń, zniszczy. Nie, 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 nie. Kucnij sobie. Ha!
Woda czysta. Nawet bym zrymował do woda czysta, bo jest tutaj idealna, ale... Ale może na spokojnie, podejdźmy. To teraz jak będziemy mieli wilcze jagody, to możemy je zebrać toporkiem. Nieznany grzyb. To jeszcze chwilowo tylko nieznany. Gorzej, że dalej nie wiemy dokąd iść. I też nie wiem, czy przed nocą nie powinniśmy sobie zapewnić jakiegoś schronienia, ale zakładam, że co by się to nie zjawiło, to będziemy mogli się bronić. No i spoko. Pół kroku bliżej. O, o. Ja żartowałem z tą obroną. W piosence było idź, ciągle idź w stronę słońca. Może Anusz, patrząc na to, że gra polskiego dzieła, to gdzieś wzięli te słowa do serca i moglibyśmy skoczyć w stronę słońca. Tam coś się... Nie, to chyba tylko prześwit niestety. Chyba tylko prześwit. Coś nam chrumka po uszach, a to tak jak kapibara, czy co to tam w tym stylu. No i właśnie, z racji, że tak podchodzimy na spokojnie do serii, nie wiem, czy już teraz moglibyśmy sobie pozwolić na przykład na codzienne odcinki, ale powoli, powoli będzie ona sobie się tu rozwijała, no to postanowiłem, że przejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda wszystko w rozdzielczości 4K, tak żeby mógł zaprezentować właśnie to w ten sposób, jaki twórcy tu przygotowali. Najlepszy sposób może, jaki twórcy przygotowali. Kurczę, i teraz mam dylemat, bo tam mieliśmy jakąś dziurę, która była chyba tylko prześwitem w lesie. Tu nie mamy nic i skończyły nam się wszelkiego rodzaju ścieżki. Tak jeszcze wcześniej mogliśmy na nich polegać. Weź banana. A teraz trochę błądzimy we mgle. Znaczy mgły na szczęście jeszcze nie ma, ale nie zdziwię się, jeżeli miałaby się tu pojawić. Żadnych notatek nie sporządzamy. I tu też pytanie do was, bo być może zginiemy w tym odcinku, więc jakbyśmy zaczynali na nowo, czy powinniśmy zabrać się za budowę bazy, bo możliwe, że błąd zrobiłem, że poszliśmy tak daleko, a może trzeba było w tej początkowej kryjówce sobie tam posiedzieć? O, to wygląda jakby ręka ludzka miała z tym kontakt, nawet kilka rąk ludzkich. Czy to jest easter egg, czy... Moment. Co to z tym potworem jest nie tak? To jakiś jeszcze niebieski do tego. Wolę tego pisma obrazkowego jednak nie rozszyfrowywać. Mam nadzieję, że nie dotyczy naszej żony. Notatkę mamy. Notatka, świder, a kokos lina. A bidon, moment. Bidon z kokosa, kokos lina. Kamień na ostrze, kamień razy dwa, ale kij i kamień daje nam też toporek. Ale przysiągłem, że mieliśmy, no właśnie, ślady natywnych. Nie używają alfabetu, tylko prostych rysunków. Mija pomogłaby mi to przetłumaczyć. Świst wiatru. Coś jest za tą skałą? No, ale to bez niczego to nie przejdziemy, chociaż to... Może zróbmy bazę na noc. Nie podoba mi się ten niebieski człowiek. Być może to tylko żarty tubylców, tak? Właśnie, będąc przy różnych zaletach i wadach samej produkcji, być może to się zmieni, ale na ten moment strasznie brakuje mi muzyki. I tak ja wiem, że walczymy o przetrwanie i trudno jakieś inne odgłosy niż ta dżungla. Inna sprawa, że tak słyszeliśmy z Grzechotnikiem, to trzeba dość mocno nasłuchiwać, ale duży kamień, duży nie, duży się wydaje ciężki. No ale tak a kapela się... dziwnie prowadzi. Chociaż grając samemu to pewnie nie przeszkadza, albo można zawsze sobie odpalić w tyle coś innego. A tak prowadząc, to też można sobie odpalić w tyle coś innego. Moment. Czy tam widać jakieś dziwne konstrukcje? Mówiłem, że idź w stronę słońca. Tylko, jeżeli tu są... A mamy broń na tubylców. No nie chciałbym, chociaż może powinniśmy ją schować. Wioska plemienna, proszę bardzo. Czyli chyba tu przetrwamy jakoś jeszcze. Cóż to mamy? Spalony plecak. A przeczytałem w pierwszej chwili schabowy, już się ucieszyłem. Plus nocy jest taki, że jest dość wyraźnie. Kamień. Nasz obóz, jak rozumiem. A dwa. A my gdzieś wylądowaliśmy tutaj, jak ten nasz spacer nocny, coś, my to szliśmy przez rzeczkę tu, nawet może, no zobaczymy.
Zobaczymy, ale daje nam to jakieś możliwości, chociaż szkoda, że nasz pierwotny obóz nie jest zapisany. Coś jeszcze tu mamy. Spalone. Spalone, czytaj. Religijne rytuały i lecznicze ceremonie plemienia. Okej, czyli jak rozumiem opis przygotowania działania ayahuaski, a także jej medyczne zastosowanie. O proszę, na problemy z amnezją. No, nie obraziłbym się, jakbyśmy coś takiego teraz tutaj sobie przygotowali. Ayahuasko. Co się stało? Ślady natywnych. Co to jeszcze mamy? Czy to jest ta wioska, gdzie się wszyscy podzieli? Trochę mała wioska, jeżeli to ta. Nie ma natywnych. Spalony plecak, książka, notatki, mapy. Czyje to? O właśnie, mamy nowy punkt na mapie. Ayahuasca pomaga pacjentom z amnezją, tylko w obecności szamana. Czy to bezpieczne? Czy ja to kiedyś robiłem? Jest inny sposób? Ty kolego, ale to ty serio o tym myślisz? Krok drugi. Zebrać, wrzucić. Capa, capi. Ścinki pnącze rosnących na najgrubszych drzewach w dżungli. Zebrać i wrzucić składniki. O, nasza jagodka. Czy my się z nią nie widzieliśmy gdzieś, tylko potrzebowalibyśmy coś do ścięcia? Poczekać, aż się zagotuje. I wypić za pomocą ceremonialnej miski. Tylko skąd my mamy wziąć ceremonialną miskę? Znajdź pomoc, sprawdź lokację Lambda, przygotuj i wypij ayahuaskę, aby odzyskać pamięć. Czy to jest zadanie poboczne? Jakoś tak nie jest wyjątkowo dobrze to opisane. Co jest? Kościany nóż. Bardzo dobrze. Mały kij też bierz. Mamy liście bananowca. Mamy hamak. Wiecie co? To teraz się cieszę, że nie przygotowaliśmy tutaj niczego innego, ale tak, jak nasze... Kurczę, ta woda szybko schodzi. I tu jest kolejne pytanie do was. W jaki sposób, oprócz oczywiście kokosów, przygotować sobie czyściutką, świeżutką wodę, bo tak jak widać, wystarczy przejść kawałek, już jesteśmy odwodnieni. Bidon sobie powinniśmy zrobić. To jest naczynko, którego wziąć nie idzie. Ogólnie zrobiło się ciemno, ale jeszcze nie chcę iść spać, póki nie poznamy... Pijawka? Skąd? Oderwi od swojego ciała. Drażniej pogarsza zdrowie psychiczne. Ten nożyk jest spoko. Inspekcja. Inspekcja na C było, tak? No jest! Ale to może do spania jak znalazł. Nie bylibyśmy tu sami. Wszystkie pijawki? Chyba coś jeszcze tu na naszej ręce siedzi. Przysiągłbym, że coś tu nam się przystało, ale może ta ręka jest niegroźna. Wszystko na lewkę poszło. Lepiej ukrwiona. Nie wiedzieć czemu. No dobrze, co my... Chyba mamy rytualne... Tak, kocioł. Czyli musielibyśmy pod nim przygotować ognisko. Panie, co to takie świecące tu ponad? To bezpieczne? Może to grzyby? To są te grzyby, co zbieraliśmy. Zielonki! Tak, zielonki, bardzo dobry grzyb na zupę. Weźmiemy. Ale to jak zrobimy kocioł? Pułapka z klatką. Mały kij, lina. I kamienna pułapka, jak rozumiem, na zwierzynę. I myślę, że tu się nawet zadomowimy trochę dłużej, bo mamy gdzie spać, mamy jakieś bananki. No, trzymaj, śpi. No, panie, żeby się jasno zrobiło. No, kurczę, 20... pierwszej spać, no ale w sumie o 5:15 warto wstać. Mrówki nas nie zjedzą przynajmniej. Nie leżymy na ziemi. No dobra, zegarek się domaga, żeby spojrzeć na niego. No pięknie, odwodniony. Postarałeś się, kolego. Postarałeś się, kolego. Woda czysta. Nie wiem, czy 15 na 20 to jest dużo. Wypij, wylej. Wypij. Jest pusty kokos. Jak to na naszej ręce... No świetnie. A nie można takiej łupiny kokosa na przykład wziąć, żeby zbierać deszczówkę? To by miało jakiś sens. Chyba. Dwa banany. No dobra, powinniśmy do końca tego odcinka jakoś przetrwać. A co dalej, to będziemy się martwić później. Chociaż, no mówię, nie obraziłbym się na coś. No zbieraj deszcz. Upuść liść. Nie obraziłbym się na coś, co pozwoliłoby nam zebrać ten deszczyk. Zobaczmy narzędzia, jakie jeszcze tutaj dostaliśmy. Chyba, że właśnie powinniśmy kombinować. Brak wpisów. A zobaczmy te przepisy z kokosem.
Tworzenie, gotowanie, rozpalanie. Skraca czas gotowania. To rozumiem jakaś nauka, jeżeli coś zrobimy 0 na 100, 0 na 100, 0 na 100. To taki mały spoiler też, czego możemy się spodziewać. Tak, ale tego chyba nie było, bo jesteśmy świeżo po aktualizacji i mam wrażenie, że doszło kilka dodatkowych stron. Wiemy, co mamy przygotować, chyba. No nie wiem, czy to bezpieczne i rozsądne, ale no niech będzie. Zróbmy stwórz. Kokos. Coś jeszcze można z kokosem połączyć, tak? No była niebelina, żeby wyszedł z tego. Z małym kijem nie połączymy. Z liną miał być bidon, tak? No niech będzie. Czułbym się lepiej. Czułbym się lepiej, jakbyśmy gdzieś ten bidon jeszcze mieli możliwość ustawić, ale... Czy tam napełnić? No ale póki co bida. Idziemy dalej, nasz kominek. Mamy zadanie na dziś i warto by było w tym naszym spotkaniu podjąć się rozwiązania tego problemu. Ognicho, tu jesteś. Małe ognisko, no myślę, że starczy. A ja łaska się chyba nie obrazi. Mam nadzieję. Stwórz, stwórz i dorzuć kijków, garść. O, małe kijki się skończyły. Ale małe kijki możemy chyba... Kurczę, to jest tyle wody on. Małe kijki możemy z dużych kijków zrobić. O właśnie, łamiąc tak, przetwórz. Dużych leżało tu dużo. Z małymi był problem. Pierwsza część problemu rozwiązana. Możemy sobie też przygotować. O, nie możemy, bo kiki nam się skończyły. Zapalniczkę moglibyśmy przygotować. I warto by było coś z suchym liściem znaleźć, albo inną rozpałkę. Tu mamy... Co tu ma... Ach, to jest pułapka. Myślę, że mamy tu wąża. Wałęsak brazylijski. No nie brzmi jak coś, co bym chciał stamtąd wyciągnąć. Na pewno nie na tym etapie gry. Więc szukamy. Idziemy na jagódki. Kurczę, no wiemy, gdzie są te jagody teoretycznie, ale wracać po nie to ja dziękuję. Jakieś grube drzewo by się nam przydało, żeby linę z grubego drzewa ściągnąć. I szukamy kokosów, chociaż akurat ta część świata nie wydaje się zbyt bogata, jeżeli chodzi o kokosy. Brak miejsca. O, kijek bierzemy. Coś mi... A, rozpałka będzie. Kijkowa. I tu widzę liść. Tylko jesteśmy świeżo po deszczu. Mam wrażenie, że nie ma tu specjalnie uschniętych rzeczy. Moment, co tu mamy? Larwa? Bierz, 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 bierz. Mały kijek. Tu są kwiatki. No, ten grzyb, już pomijając, tak, z blaszką, czy nie z blaszką, ale wydaje mi się, że z takim tutaj welonem grzyb, to tym bardziej chyba niejadalny. Liana. Tu mamy jakieś grube drzewo. O, moment, moment, moment. Jest pnącze. Brzmi jak coś, co byśmy szukali. Pytanie, jak to wszystko jest w plecaku schowane. Czy to nam jakoś... To wchodzi chyba w miejsce, gdzie na przykład suche rośliny ładowaliśmy i tak dalej. Ale tak, no mówię, na początku chyba trzeba trochę pobawić się w zbieractwo. No, wychodzi słońce, nareszcie. Ale tej ayahuaski to weźmy sobie, zróbmy od razu na kilka dni, tak to. Jak już tu jesteśmy, może się dogadamy z tubylcami. No świetnie. To my jesteśmy łowcą na tej ziemi, warto pamiętać. Kwiatki. Tam coś czerwonego, ale to są chyba tylko kwiatki, bo nam brakuje już tylko tej jagody i suchych liści, żeby rozpalić to, więc znowu gruba gałąź. Znowu coś grubego, a przy okazji szukamy jeszcze bananów, kokosów. W sumie tych kokosów to nawet bardziej niż bananów. Nie wiem, czy bardziej patrzeć do góry, czy pod nogi. No świat taki, że nawet wziąłbym pod uwagę pizzę z ananasem. Tak jako takie coś na czarną godzinę. Czy tu nie ma niczego, co ma suche liście? I gdzie są jagódki? Coś tu spadło z tego. Nieznany orzech. Warto spróbować. Kijek. Coś tu. Nieznany owoc. Kurczę,
Trochę to ryzykowne się wydaje. Ale cóż, nazbieramy, później będziemy próbować nocą. Co się nadaje, co nie. Tu coś czerwonego. Kto tu był? Czemu ta papuga leży na ziemi? Co z nią nie tak? No tu jakie w ogóle mamy przejście wygodne? A nóż, jeżeli nóg nie połamiemy, to dojdziemy do miejsca, gdzie są kokosy i jagódki, bo jednak jagódki gdzieś tutaj były po tej stronie. Wcześniej. Całego liścia musimy uciąć. Do tej bazy jakoś tam idzie w miarę się przedostać sprawnie. Ciekawe jak kleszcze. O! To nie wygląda jak coś groźnego dla nas. Ale podoba mi się, że to wszystko jest takie na ten moment nieznane. Tak chodzimy. O, jest wioseczka. Kurczę, jakby dorwać wędkę, to nam... Nie. No może nie tyle, że ona niepotrzebna, ale na jakiś czas byśmy mogli jeszcze tak nie spieszyć się. Ślimoki. Surowe. Leskargo. Jak my tu ze wszystkim wyglądamy aktualnie? Nasz plecak jeszcze pomie... Co możemy z papugą zrobić? Lepiej... A przetwórz? A, ptasie pióro wydaje się sensowniejsze niż papuga i nie wiem, czy jeszcze mięso na mnie wpadło z papugi. Nie, nieznany owoc. Mamy mięso z papugi surowe, ale mamy tylko 19 godzin, żeby coś z nim zrobić. Rozumiem, wytwarzanie zjedz, zniszcz, banan, zjedz, zniszcz, pomidor. 15 godzin. No nie wydaje się trujące. Zjedzmy raz. O, jest nawodnienie, bardzo dobrze. Chociaż coś nas ratuje. A co więcej daje nam pijawka. Moment, to na ten są pijawki. Dalej bieda, jeżeli chodzi o kwestie tutaj nawodnienia. Można by było tu z wody wyciągnąć coś, ale raczej słaba opcja. I znów na prawą nam weszły. Czyściutko. Czyściutko. Kucza, ale jaki... Krakowiaczek. A jesteś. O, nawet dwie, cyk. To my chyba weszliśmy jedną nogą w wodę. Cyk. Po robocie. Idziemy stąd. No najbardziej męczy mnie ten brak możliwości... To jest suchy liść? Wygląda jak suchy. Duże drzewo. Nie wiem, czy to jest... To chyba jest zbyt duży kaliber jak na to, co wzięliśmy. Ale co tam zyskaliśmy mocy pod topory, to nasze. Kij weź. Czyli co, jak przejdziemy potem, to raczej narażamy się pijawką, tak? Ciężkie życie w dżungli. Szukaj tych pomidorów. One całkiem fajnie nawadniały. Wydawały się sensowną opcją do przetrwania. Kamień? O! Coś ty... Wyszybka. No świetnie. Nie ma tak wejść w brąwisko. Strzała. Mały kij, ptasie pióro. No tylko bez łuku to wiele nie zdziałamy, tak? Się domyślam. Oderwi, pijawka. Zdrowie psychiczne. Zadrapanie otarcia, bandażowanie, reakcja. A, wysypka, jest. Reakcja alergiczna jest czasem naturalnie zwalczana przez organizm. Dobra, bandaż potrafi pomóc, ale nie mamy. Nieznany owoc. A co z tym naszym znanym owocem, co go zjedliśmy? Nawodnienie węglowodany. Bardzo dobrze. Idziemy dalej. Wysypka, zdrowie psychiczne. No, przejdzie z czasem sama, co zrobisz? Jest kokos! Mam wrażenie, że ktoś jeszcze na niego chce zapolować. Chodź, weź. Wydaje się, że mamy chyba pić na miejsce. Wypij. Ten kokos możemy zostawić. Panie, weź potrząśnij tym drzewem. A możemy uderzyć, żeby kokos jakiś... To chyba nie ta siła. Może w przyszłości z łuku. O, moment. Są jagódki. I nie wiem, czy to nie są jagódki, których poszukiwaliśmy.
Co to jest? Psychotria. Chyba podnieśliśmy już. Pokaż. Mamy to. Mamy to. Skutki nieznane. Zaraz się dowiemy, jakie są skutki. Ani my tutaj ze słowiańskich krain pochodzimy. Chociaż tam te jakieś bardziej te hiszpańskie były klimaty, jak sobie tam słodzili. Ale to nasza koleżanka z Hiszpanii. O! Chyba suchy krzok, nieznany owoc. No tego jeszcze nie jedliśmy. Czy ten krzok też jest trudny do ubicia? Nie, bo my chcemy tyle co suchego listka trochę, bo inaczej ogniska nie rozpalimy. Suchy liść. Cyk. On to ładnie kruszy, zwija, pakuje, jest gotowe. Tak chciałem powiedzieć, że no ten plecak całkiem pojemny, fajna sprawa, ale czuję, że dość szybko to się zmieni. A liść palmowy nosimy tak dość niewygodnie. Jeszcze, bo to jest jeden suchy liść, ale nie mogę go ucelować. O właśnie, był przez chwilę. Przypuszczam, że warto je mieć przy sobie. One raczej nie wyglądały, żeby zajmowały dużo miejsca w plecaku. A jednak co, suchy listek mieć, to nasze. Tyle wygrać. Dobra, ale najważniejsze... Widziałem ptaszka. Najważniejsze, że chyba mamy wszystkie składniki, które są potrzebne nam do szczęścia. Teraz jedyne, co by się jeszcze przydało, to w jednym kawałku, a weź kamień, dojść na miejsce. Dwa kamienie możemy robić ostrze, tak jak jeszcze jedno znajdziemy, chociaż akurat ostrze mamy. Choć, jeżeli dobrze rozumiem, o weź ten kamień, jeżeli dobrze rozumiem, to każda broń, czy każda rzecz, no właśnie, ma swoją wytrzymałość, tak? Czyli musimy też uważać, jak tym wszystkim operujemy, żeby nie przedobrzyć. Tak samo jak tu uważaj, żeby nie upaść. Czy te kwiatki można... Nie. Przejdźmy jeszcze tędy, bo chciałbym zobaczyć, czy nie ma tych owoców fajnych. Tamtą ścieżką chodziliśmy. No już wysypka, uciekaj. No woda nie wygląda na taką, co zachęcałaby do picia. Tak samo te grzyby. Myślę, że to potraktujemy jako pewną ostateczność przy spożyciu. O! Babeczka. Bierzemy cię. Dobra. Liść melinarii to mamy. Już dlatego właśnie fajnie było przejść też i tą stroną. Może jakaś martwa papuga znajdzie się w tym wszystkim. To też wygląda jak coś, co by można było zebrać, a przynajmniej jest ładne. Brak miejsc. Liść tytoniu! Nie, 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 są priorytety w plecaku. Wywal to, moment. To? No tam dwie nam wystarczą, dużo tego rosło. Zobaczmy jak banany, skutki spożycia, to. Skutki nieznane. Zastanawia mnie ten owoc. Zjedzmy jeden. Tłuszcze, nieznany orzech. Dobra, czy to są orzechy, czy jest spoko? Żeby ja tylko grzyba nie zaznaczył. Zjedz. No mięska chyba już nie zdążymy zrobić, chyba że zanim przygotujemy tamten rytuał. A, to tytoń wchodzi w inny slot. Nie, jest tutaj. Nie, liść melinerii. Czy co, tytoń zamiast liny by wchodził? Trochę bez sensu. Albo potrzebuje naprawdę dużo miejsca w plecaku. A, bo ten plecak jest taki dość specyficzny, tak? Że mamy tu ograniczone teoretycznie sloty, że to niby wszystko leży, ale tak naprawdę trzeba sobie jakoś ułożyć. Piórka można na siebie. O Jezu, wszystkie piórka, a może prawym szło przerzucić, ale już dobra, niech będzie do końca. No chyba nie przerzucam w ogóle. Nie, 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 nic nie niszczy. Spróbuj podnieść jeszcze raz liść tytoniu. Jest, mamy to. Jak to wygląda w plecaku? A, bo to po prostu taki szeroki slot zadaje, czy zajmuje wytwarzanie, przetwórz. Co możemy... A przetwórz jeden liść? Włókno! O. Kolejna rzecz. Dobra. Powoli, powoli. Dobrze. Czaj, tu mogą być pijawki. To tak wygląda trochę pijawkowo. Jeszcze trochę zmartwiła mnie rzecz. Tak, miejsca w plecaku. Nieznana roślina. No nie, nie ma co nosić wszystkiego.
bo być może ona ma jakieś właściwości lecznicze, tak? Bo przypuszczam, że też to na wysypkę albo na coś, ale w tej chwili nie będziemy kombinować. Mamy cel na dziś, który warto by było jeszcze na finał zrealizować. Mamy kijek. Moment, gdzie ta baza? Ona nie była tak po tej stronie kamienia i gdzieś wzdłuż i... Zresztą, czy jak spojrzymy na mapę... Świetna mapa. To nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale wydaje mi się, że tak tędy to bardziej do bazy. Nie, tu będzie ten kamień, ale my zrobiliśmy rundkę. Tu będzie ten kamień ze strasznym niebieskim gościem i do bazy będzie tu. Dobra, zaczynam czuć się jak w domu. Zakładam, że mapy nie są generowane proceduralnie, tym bardziej, że mamy do czynienia z... A woda niepewna, to nie, nie, nie. My to taką. Takie nie. No, mamy do czynienia z fabułą, więc chyba to jakoś musi być z góry przemyślane, co, gdzie, jak napotkamy. Ciężko by było to generować proceduralnie. Chodźcie tutaj. Ajałaska, pokaż ten zegarek. Oj. Póki wody jeszcze trochę w nas jest. 13. Dobra. No, tutaj też babeczka. No to póki jeszcze sił w nas trochę się kryje, wytwórzmy. Bardzo mi się podoba to wytwarzanie, także tu coś łączymy. I tak jak widać, tych różnych przepisów jest naprawdę wiele. Chociaż z drugiej strony to jest takie też trochę dziwne, że trzeba. Użyj. Znaczy, trzeba odkrywać to samemu, tak? I wtedy dopiero kolega nas się nauczyć, nam da przepis na daną rzecz. Chociaż dużą część mamy też w notatniku. No nieś, podpal. Dobra. Kociołek się pali. Co tam jeszcze było do zrobienia? Włóż, o. A może jakieś grzyby jeszcze dla spotęgowania efektu? Hey, what are you doing here? Hey, wait! What the? Ja ci dam Xiaomi, jest lepsze. Chciałem powiedzieć, że będziemy nawodnieni potem, ale... Ale... Kid, where are you? Where am I? Ja chciałem tylko lek na amnezję. Tylko tyle albo aż tyle, ale przyznam, uważaj na pijawki. Przyznam, że podoba mi się ta wizja, zresztą podoba mi się fabuła. Kid? Hello? Do you remember how we got here? Trochę kojarzy mi się z Larem, jak skończyliśmy w Dark Roomie. Yeah. Where are you? First contact is always difficult. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them. And we don't even realize it. Mia. Maybe it would have been better if I'd just died. Mia, I...
colonization began. The conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Kuini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated, until they received a gift from the jungle. And me? Naively, I assured them about our good intentions. These children, I've seen them before. I miss them, you know? I wish I could see them again. Just let me... They trusted us. Embraced us as their own. They even shared their secret with us. Dios mío. ¿Qué hemos hecho? I just wanna... Mia? Wait! I'm here! Hello? Jake? Please. I can't live without you. Mia, is it really you? What happened? Are you safe? Que estás vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night, and I ran out to look for you, and all I remember is running and falling? Wait. You fell? That doesn't sound good. Okay, take it easy. Breathe. Do you know where you are? I have no idea. Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? No, naczynko z ayahuaską. Wioska, GPS zegarku. Oh, the village. Recently I found a tribal village. It's deserted though. Not sure why. Large, round village? No. Rather small. Just a few huts. Cariño, if it's not the main village, it could be anywhere. We never found all the campsites. Hey, there has to be another way. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? Well, I will try. You... tell me... left me. Mia? Come again? You're breaking up. Without the... Oh, hope... Mia? Mia! Oh, fuck! Battery's dead. Kobieta zmienną jest. Poczekaj, aż się bateria w radiu naładuje. O! No i taką ayahuaskę to ja rozumiem. Wiedzieliśmy co, jak, gdzie, kiedy zdziałać. Poczekaj, aż bateria się naładuje. Sprawdźcie lampę 2, znajdź pomoc, napij się więcej ayahuaski. To jest zadanie poboczne dla chętnych, nie wypisane tutaj. Może zapowiedź Half-Life 3. Ale w takim razie myślę, że to jest niezły punkt. Kolego, rozwaliłeś naczynie. Węgiel drzewny. A może węgiel drzewny pozwoliłby filtrować wodę? Hello? Mia? You there? Jake? Oh my god, I'm freaking out here. Why did you go silent?
What happened? Battery died. I had to charge it, and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me? I told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. A to jeszcze ta wizja trwa, czy jak? Does that mean you're in our tent? You know I'm safe. I already told you. Don't waste the battery. I'll be wherever you need me. Okay, will do. Over and out. Dobra, niech się bateria naładuje. My weźmiemy sobie wszystko, co tutaj po ognisku zostało. No ale jak mogę się rozbić takie główne narzędzie? Myśmy sobie czekali na żonę. Jakoś tu przetrwali. Mamy włókno, mamy świder. Zastanawia mnie ten węgiel, z czym połączyć. A, ale to widzę jest... No właśnie. Jest dużo rzeczy do przegadania. Co też zrobimy w kolejnym odcinku, a tymczasem dajcie znać, co myślicie o tym tytule, bo wydaje mi się, że teraz pokazał on się z jeszcze zupełnie innej strony niż to, co widzieliśmy wcześniej. Czy wychodzimy gdzieś w dżunglę, czy jednak spróbujemy się tu na chwilę zadomowić, przygotować do lepszej podróży i jakieś narzędzia ze sobą wziąć, z żabkami się powitać, coś ususzyć i dopiero wtedy wyruszyć, bo prawdopodobnie to jeszcze wrócimy, skoro mamy suszarkę. Liczę też na wasze podpowiedzi, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!